To znaczy, tak, ja ogólnie uważam, że to jest tak, że jaką energię wysyłasz w świat, to, to ona wraca. Był taki moment kiedyś tam, jak wchodził ten hejt w Polsce, to dużo było takich komentarzy, które ja po prostu przestałam czytać w pewnym momencie, bo było mi po prostu przykro. Zresztą kolega aktor powiedział mi, że tego się nie czyta. Nie wiedziałam wtedy jeszcze o tym, o tak zwanej fali hejtu, która istnieje, ale ja w to nie wchodzę, próbuję żyć na swoich warunkach i nie poddawać się tej złej energii, która gdzieś tam kursuje w czasoprzestrzeni. Podążać swoją drogą i dobrze wypełniać swoje obowiązki. A możesz powiedzieć, jaki to był hejt, w jaką stronę skierowany? To myślę, że to są takie podstawy, typu jak gram, jak wyglądam, kim jestem, czy do rodziców trochę. No takie jakieś takie, no jakby to powiedzieć, no podstawy, że wszyscy się tym posiłkują w jakiś sposób, żeby móc drugiej osobie powiedzieć coś przykrego. No, ja jestem też aktorką, tak? Mój aktor jest skazany, można powiedzieć, na to, że jest oceniany i na tym polega moja praca, że wychodzę na scenę, więc się mierzę z tym, że ktoś może mnie lubić lub nie. Absolutnie, ale to też trzeba sobie poukładać w głowie, no bo wszystkich nie zadowolisz i nie wszyscy będą cię lubić, no nie jesteś nalepką na drobce czy coś takiego. Bo ja też nie żyję przeszłością, bo co było, to było, jest w przeszłości, teraz jest nowy rozdział, a mam nowe rzeczy do zrobienia. Był taki moment, że na pewno bardzo się zamknęłam i bardzo mnie to zamknęło, nie miałam jeszcze takiej możliwości bronić się przed tym, nie wiedziałam, że tak we mnie to zostaje. Postanowiłam odpocząć, wyjechać i złapać troszeczkę dystansu do tego wszystkiego, bo było mi po prostu trudno. Tak to wyglądało. Teraz jaka nowa wróciła Laura do show biznesu, do aktorstwa? No spokojna, myślę, totalnie mam te wartości, które miałam, dużo się nie zmieniło. Odszukałam spokój w sobie i taką umiejętność filtru narzuciłam po prostu, żeby nie wszystko brać do siebie. No super jest, gramy fajnie, premierę gramy w ogóle na spółkę z Agatą Załęcką, więc w ogóle fajna partnerka też do grania mi się trafiła. Ja gram pierwszy akt, ona gra drugi akt, więc w ogóle jest super. Tak postanowiła pani reżyser i no i robimy swoje dalej, no. Jest fajnie, jest zabawa, są fajni ludzie, wspaniałe osoby, fajne osobowości, charaktery. To jest bardzo ważne w pracy, żeby się spotkać i tak łapać się na takim pułapie, że po prostu chcemy działać, lubimy się, szanujemy, bo szacunek jest bardzo ważny w tym świecie, że każdy ma jakąś historię, więc szanujmy się po prostu. Tak mi się wydaje, że to tak wygląda.